Witam Was serdecznie, hodowcy. Dzisiaj jadę na drugi lot treningowy w tym sezonie lotowym. Dzisiaj jest 16 kwiecień, a poprzedni lot był 2 dni temu, więc 14 w niedzielę. I chciałam parę słów nawiązać do tego poprzedniego lotu. Chciałam Wam opowiedzieć, jak gołębie wróciły do domu. Wróciły wszystkie, ale w dwóch grupach, słuchajcie. Jedna siadła wcześniej, zanim zdążyłam dojechać. Natomiast druga w momencie, kiedy byłam już pod domem. I jeden gołąb wrócił z poranionymi nogami. Tak więc wygląda na to, że miały jakieś przygody po drodze. Być może miały spotkanie z jastrzębiem. No ciężko powiedzieć. W każdym bądź razie no najważniejsze, że wszystkie są w domu. Gołąb z poranionymi nogami dochodzi do siebie. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Dzisiaj drugi lot treningowy. Pogoda jest bardzo ładna. W tej chwili zerkam na temperaturę 9,5 stopnia, także no mamy prawie 10 przepisowych stopni do wypuszczenia gołębi. Aha, poprzednio było około 33 km do domu, w tej chwili będzie około 50 km. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, jadę i widzimy się na miejscu. Słuchajcie, jestem na miejscu. Dopiłam kawkę. Gołębie chwilę postały, więc wypuszczam, ale dzisiaj wypuszczę najpierw samce i wtedy wypuszczę samice po paru minutach. Zobaczymy, jak to wyjdzie w grupach. Dobra, zaczynamy. Samce pierwsze. Słuchajcie, zadzwonił mi telefon, dlatego nastąpiła mała przerwa, ale samce jeszcze są. Jeszcze się cofają. Żywym. No i chyba już poszło w tej chwili. Teraz. Tak więc poczekam jeszcze minutkę. I wypuszczę samicę. Jeszcze jakieś auto przejedzie. Ok, przejechały jakieś auta, strasznie nakurzyły.
Ale tak, zbliża się 5 minuta, samce już nie widać. Więc wypuszczam samice. No małe, idzie do domku. Słuchajcie, miejsce trochę nie za ciekawe dzisiaj do nakręcania filmu, troszeczkę drzew, które nam zasłaniają. I tak jakoś pod słońce się ustawiłam. Ale teraz myślę, że je widać dobrze. Dzisiaj gołębie będą miały pod wiatr, więc nie będzie tak łatwo jak ostatnio, ale dobrze, będą miały konkretny trening. No i niestety schowały się, że nie są u góry, dobra. Zupełnie pod słońce, dobra. Bardzo słabo widać, gdzieś trochę odsunąć. No i okej, wygląda na to, że złapały już kierunek. No, jeszcze się troszkę kręcą, ale złapały już pułap, to jeszcze odpowiedni. Mam wrażenie, że samce chyba szybciej odeszły jednak. No ale teraz... Tak, teraz samice już odeszły. Okej, już poszły. Dobra. To kończymy. Jadę do domu i zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie z naszego treningu. Do zobaczenia. Słuchajcie, jestem w domu. Gołębie przyszły przede mną, bo ja zatrzymałam się jeszcze w sklepie niestety. Dlatego nie nagrałam Wam przylotu, ale samice były podobno 3 minuty wcześniej od samców. Taka sytuacja. I wygląda na to, że wszystkie są, chociaż jeszcze zerkniemy zaraz dokładnie do gołębnika.
i wtedy się okaże. Ale oczywiście opowiem Wam. Myślę, że przy następnym locie treningowym. A na dzisiaj to będzie wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobry lot. Słuchajcie, zajrzałam jeszcze do gołębnika. No i okazuje się, że faktycznie wszystkie gołębie są. Proszę, jak się cieszą. Samiczki były szybciej. Wyprzedziły samce o 3 minuty. Samice leciały 29 minut. Samce 32. I słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać latorośl. Tutaj proszę, zostały wczoraj zrzucone z gniazd młódki. Trochę jeszcze przerażone. A część jest już w gołębniku dla młodych. Pokażę Wam to później. Do zobaczenia.